Cześć, ja jestem Piotrek, a to będzie krótki opis mojej mini nerki od Baribala. Nerka sprawuje się bardzo dobrze, choć jak przyjechała do mnie na początku, no to tak mówię, kurde, trochę mała, co ja tam włożę. No, faktycznie jest taka trochę za mała, ale myślę, że ta zwykła nerka byłaby za duża. Ja sporo rzeczy kitram po kieszeniach, typu multitool, nóż, latarka. To najczęściej są w kieszeniach. Zaraz Wam pokażę, co noszę zawsze w tej nerce. I pokażę Wam, jak wygląda po prostu nerka po pół roku użytkowania. Tak więc z przodu widać naszywkę z EDC, moją naszywkę z nazwiskiem i naszywkę, którą sobie kupiłem w Japonii. Pod spodem długopis zwykły, jakiś bika. W ogóle taka mała uwaga, jak coś się zamawia tam z Baribala, to jest to cała customizacja produktu i ona tak miejscami jest niezrozumiała. Zamówiłem sobie dodatkowo, coś sobie dodatkowo zamawiałem, nie pamiętam co. Dobra, nieważne, coś sobie zamawiałem, nie pamiętam co. Czasami u nich też jest właśnie napisane, że jakieś dodatki z tyłu, dodatki... A, zamawiałem sobie tą kieszeń, właśnie. Której w zwykłej chyba standardowej wersji nie ma. Też myślałem, że są te takie gumki tutaj, ale też nie ma, więc... To, tam trzeba się doczytać, ewentualnie napisać do nich, no, może pomogą. Jestem zadowolony. Kosztowała mnie, nie wiem, około 120 zł. Zmieniać nie planuję. Jak już, to bym dokupił sobie tą większą po prostu. Ewentualnie teraz wyszła ta nowa, ta Twin coś tam. Ale nie wiem, czy potrzebuję jeszcze większej. Minusem największym, jak dla mnie, są te oto paski, które bardzo szybko i łatwo się rozplątują tutaj. Dlatego mam taśmę, która się odczepiła, bo ten pasek był pod tą taśmą sklejony, bo ona się po prostu no, wychodzi z tej szlufki. Tak samo tutaj ten pasek był tutaj. Na razie jest w miarę ok, więc tego nie zmieniam. Może to wygląda średnio, ale i tak jest pasek pod koszulką najczęściej, więc tego nie widać. To tyle z zewnątrz. Teraz Wam pokażę, co jest w środku, w głównej kieszeni. Jak widać, mam gaz, zawsze chodzę z gazem. Portfel, który już mieliście okazję widzieć. I czasami klucze kładę sobie tutaj na górę albo wkładam do tej bocznej kieszonki, którą tutaj widać. W tej kieszonce tutaj na plecach trzymam plastry i buprom, który mi się właśnie skończył. No i tyle. Sporo ludzi, jak patrzyłem tutaj po różnych opisach tej nerki na YouTubie, wywija nerkę i pokazuje od środka. Nie będę gorszy. Też tak zrobię. I nerka wygląda o tak. Materiał, jak widać, trzyma. Jedyne, co mi się zrobiło po pół roku, to jak widać to. Po prostu odpruło mi się. Tutaj też się powoli zaczyna odpruwać. Zostało to spowodowane tym, że wkładałem portfel po prostu. Tak więc no to jest jedyny minus tak naprawdę. Pod względem, nie wiem, jakości, ewentualnie rzeczy, które się przytrafiły. No a tak to jest ok. W przedniej kieszeni noszę zawsze tak ładowarkę, to znaczy sam kabelek do ładowania, starą kartę ze słuchawkami, żeby mi się nie plątały, zapalniczkę z tasiemką szarą,
I to tyle. Nerka pojemna, czy jest tak bardzo? No niezbyt. Na przykład jak już włożę sobie tutaj swój komplet, czyli na przykład bez gazu, mieści mi się tutaj portfel, telefon, klucze i to w zasadzie tyle. Tak więc no to tak, żeby nie wiem, jak siada się w samochodzie, w autobusie, w tramwaju, żeby portfel nie wbijał się w dupę i tak samo klucze, więc to jest spoko. Ale wtedy nerka gdzieś tam się zahacza o taktyczny kałdun albo nie wiem, z boku gdzieś. Jak zawsze gdzieś siadam, to po prostu nerkę daję na przód, żeby tam nigdzie albo kogoś nie zaczepiła, albo żeby ktoś z boku z siedzeniami czegoś nie wyjął, bo to różni ludzie jeżdżą w komunikacji miejskiej. No i tak to wygląda. A w tej kieszeni nie wiem, co mam tak naprawdę, bo nie zaglądałem do niej dawno, jak widać jest pusta. Była mi do czegoś potrzebna, jak ją zamawiałem, ale nie pamiętam do czego. No i z niej nie korzystam. Po drugie jest taki trochę słaby dostęp. Tak więc no, może dlatego z niej nie korzystam. No jakaś paczka chusteczek tam wejdzie, ale wtedy wybrzuszy tutaj strasznie plecy i nie wiem, czy się portfel zmieści wtedy. Tak więc tak to wygląda. Ogólnie takie 8 na 10. Tak mi się wydaje. Jak widać tutaj mam karabinczyk z Leathermana, Sidekicka, który jest tutaj. Teraz jeździłem na rowerze do pracy przez jakiś czas i miałem go zawsze tutaj z przodu albo schowanego właśnie w środku, w tej kieszeńce z przodu. Żeby tam żadne warunki pogodowe na niego nie działały negatywnie. No jak widać, myślę, że zakup udany, 120 zł. To nie jest dużo, ale na przykład chyba Wisport albo Helicon jest dużo większy. Nie pamiętam modeli, bo nie zagłębiałem się. Jest chyba sporo większy i tak te 30 zł tańszy, ale nie jestem pewien, bo nie siedzę w tych firmach aż tak bardzo. To znaczy no siedzę, ale nie w nerkach akurat, no bo mam jedną nerkę, to po co mieć więcej? W sensie, skoro działa, to po co mieć więcej, no. To chyba na tyle. Filmik jest nagrywany na puzzlach, które ułożyła wczoraj moja dziewczyna. 2000 puzzli. Może nie wiem, na koniec pokażę, jak to wygląda. No i to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Może plecak, kto wie.